Witaj serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony Sikonia. Wiesz co, dzisiaj taka prawda stuprocentowa, zdecydowanie, życząc oczywiście tego pięknego, cudownego dnia, wieczoru, wspaniałej nocy, cudownego poranka. Ta prawda stuprocentowa brzmi: bądź ekspertem w jakiejś dziedzinie, wyspecjalizuj się w jakiejś dziedzinie, teraz żebyśmy się dobrze zrozumieli. To jest tak czasami, jak powiedzmy, jest małżeństwo i w małżeństwie jest tak, że jedno i drugie w jakiejś dziedzinie powinno być ekspertem, powinno być doceniane, powinno być scedowane część odpowiedzialności na drugą osobę w małżeństwie, czy w partnerstwie, czy w pracy, czy gdziekolwiek. Jedna osoba się zna na tym, druga się zna na tym, w tym są ekspertami. Najlepiej, żeby to jeszcze jakieś było wspólne, te, powiedzmy, ta specjalizacja, to ekspertstwo, mówiąc po polskiemu, wybacz to, ten kolokwializm, jak mają jakiś wspólny mianownik, to jest oczywiście bardzo rewelacyjnie, bo to jakby scala partnerstwo, scala małżeństwo, scala biznesy. Ale na pewno dobrze jest, żebyś ty był ekspertem w jakiejś dziedzinie. Przede wszystkim nie specjalizuj się w byle czym. Ja tu patrzę na podpowiadacza, taką książeczkę dzisiaj rano znalazłem. Zawsze wiem, że jak sięgam na półkę z książką, to mam jakąś podpowiedź, którą siła zwierzchnia, że tak się wyrażę, z tamtej strony mocy, daje sygnał: zajrzyj, otwórz, zobacz, bo to jest ta myśl, którą powinieneś dzisiaj do siebie zaimplementować, ale również podzielić się tą myślą. Stąd też nie specjalizuj się w byle czym, bądź ekspertem w jakiejś konkretnej dziedzinie, ale bądź ekspertem, to jest czasami to, że może kobieto czy mężczyzna potrafisz ugotować świetną zupę pomidorową. No niewielu potrafi to zrobić, żeby ona była świetna, zdrowotnościowa, że tak się wyrażę. I ona może być z mięsem, może nie musi być, powiedzmy, że wiemy, jak z tym mięsem współcześnie jest, że to z mięsem nie ma nic wspólnego. No więc tak jak mówię, bądź ekspertem w jakiejś jednej konkretnej dziedzinie i nie specjalizuj się w byle czym. Ty mówisz, no, ale zupa pomidorowa to jest coś wyjątkowego. Tak, to jest coś wyjątkowego. I co jest bardzo ważne, znakomita większość społeczeństw, znakomita większość ludzi, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek, słuchaj, ma to do siebie, że nie jest w zasadzie ekspertem w żadnej dziedzinie. To jest tak, jak często o Polakach się mówi, gdzieś tam, no oni się znają na wszystkim. Pewnie, że tak. Ja też umiem gwoździe wbijać, też umiem piłą popracować, jak trzeba coś w domu wyremontować i tak dalej. Po prostu czasami jest to jakaś tam przyjemność. Nie, no, nazwijmy to szczerze, drzwi nie powinny skrzypieć, wszystko powinno grać i funkcjonować. I to trochę trzeba naprawić, no, trzeba wiedzieć. Ale oczywiście ekspertem od wielu dziedzin jest ktoś. Ja mogę coś tam naprawić. Jestem w innej dziedzinie, powiedzmy sobie. Na pewno z Elą jesteśmy ekspertami w dziedzinie turystyki i na tym się znamy. To rozumiemy przede wszystkim również z pozycji biznesowej, nie tylko przemieszczania się po morzach i oceanach, prawda, plażach, tudzież innych wspaniałych resortach i tak dalej. Jesteśmy ekspertami oczywiście również w dziedzinie przemieszczania się po firewalkingu, takich weekendów z Akademią Wiedzy. Znamy się na tym, robimy to już kupę lat. Ciągle się oczywiście doskonalimy, ciągle zdobywamy nową wiedzę, informacje. Dzielimy się tym wszystkim oczywiście, ale jesteśmy tym ekspertami, bo na tym się znamy, prawda, pielęgnujemy to nasze bycie ekspertem, tą naszą specjalizacją. Znamy się w doradztwie biznesowym związanym z rynkiem finansowym, dlatego że jesteśmy na tym rynku niesamowite ilości czasu, z totalnymi, powiedzmy, sukcesami, ale również sukcesami in minus, że tak się wyrażę, bo się wydarzyły, bo jakieś kryzysy się pojawiły i tak dalej. Tym bardziej nasza znajomość i zrozumienie czasami, czy jeśli umieszczamy na naszej stronie profinans.pl informacje na temat, czy doradztwo, czy powiedzmy sobie, mamy jakąś tam informację, ta informacja jakakolwiek tam jest, ona jest przemyślana, ona jest tym, z czym mamy do czynienia, z czym możemy się podzielić, w czym możemy komuś pomóc. Podobnie jak, powiedzmy, jeśli dajemy z dziedziny turystyki stronę listyspodróży.eu, to znaczy, że tam jest kompendium wiedzy, to jest coś, na czym się znamy, a jeśli są rzeczy, które, powiedzmy sobie, ze zrozumiałych względów wolimy, żeby ktoś inny zrobił, bo on się lepiej na tym zna, bo to on akurat zarabia milion czy półtora miliona dolarów rocznie, to oczywiście oddajemy mu palmę pierwszeństwa, jest jego nagranie przetłumaczone i tak to funkcjonuje. Jeśli oczywiście mówimy o weekendzie z Akademią Wiem, specjalizujemy się w firewalkingu i mamy tam też określony podział. W tym momencie to ja ten dywanik, czasami kolega pomaga mi, Jarek, który jest również człowiekiem, który rozumie i ma pokorę w stosunku do ognia, przygotowujemy ten dywanik, prawda? Część robimy z Elą oczywiście wspólnie, potem robimy ten dywanik. Ela w tym czasie zajmuje się czymś innym, czym jest bardziej ekspertem. No jedyny dylemat, który mamy taki, to to, że każdy z nas chciałby uczestniczyć w naszym ekspertstwie, że tak się wyrażę.
No ale musimy to w odpowiedni sposób podzielić i ufamy sobie oczywiście, że ja się znam z Jarkiem, jeśli robimy ten, powiedzmy, ten dywanik przejścia po rozżarzonych węglach, oczywiście po drodze tam robimy elementy związane z intencją, za zakotwiczeniem sobie jakiejś tam złotej myśli, która nam w przyszłości będzie pomagać, to Ela w tym czasie zajmuje się jakby tym samym, ale z innej pozycji, z grupą powiedzmy na sali. I ufamy sobie, że jedno i drugie zrobi świetną robotę i to jest razem zespolone. Jesteśmy ekspertami. My mamy wspólny mianownik. No i to są dwa różne działania, wydawałoby się, bo ja pracuję przy ogniu, przy rozżarzonych węglach, prawda? W tym czasie Ela przygotowuje grupę, przygotowuje, to jest może źle powiedziane, wzajemnie powiedzmy, przez element jakiejś mądrej medytacji, nie jakiegoś chłamu medytacyjnego, bo mądrej medytacji, dotarcia powiedzmy do siebie samego, do wnętrza. Podkreślam, i to jest ekspertstwo, i to są naczynia połączone. To jest tak samo, jeśli powiedzmy jesteśmy w kuchni i Ela przygotowuje jakiś posiłek. Najczęściej robimy to, czasami nam się zdarzy dla dzieci robić, bo one jeszcze są mięsne, ale w większości jakby odrzuciło nas od mięsa. Ale jeśli przygotowujemy posiłek, często jest tak, że Ela robi coś tam, prosi mnie, żebym ja powiedzmy ziemniaczki opłukał, obrał, czy wymieszał coś tam, prawda, i tak dalej. To są naczynia połączone, ale powiedzmy ja się nie wcinam w to, co ona robi, dlatego że ona jest ekspertem, ona się zna, ona ma swoją wizję i wie, o co w tym wszystkim chodzi, więc jakby uznanie, że ktoś się na czymś zna, prawda, scedowanie często na niego, ale wspieranie oczywiście, a czasami podglądanie i żeby wzajemnie się wspierać, pomagać. Bo to być ekspertem nie ma być wyekstrahowaniem, powiedzmy sobie, bo często to niestety mamy czasy, w których ilość rozwodów jest kolosalnie duża. No, szacunki są nawet statystyki, że ponad 50%. Z czego to wynika? No, z rozbieżności, powiedzmy sobie, już na pewno często dlatego, że uczucie, które nazywamy miłością, nie pojawiło się wśród tych ludzi. Czasami była to najzwyklejsza fizyczna namiętność, prawda, ta chemia gdzieś tam, te figliki w sercach, w brzuchu, pod brzuszu i wszędzie gdzieś tam były, a potem się okazuje, że życie weryfikuje pewne rzeczy, kiedy ci ludzie zamieszkiwują razem, pojawiają się problemy, czasami finansowe, pojawiają się dzieci, a dzieci mają to do siebie, że absorbują w różny sposób. I to, co się często dzieje w partnerstwie, nawet biznesowym czy małżeńskim, to jest odbieranie ekspertstwa, prawda? Odbieranie tego, że ktoś jest ekspertem, hej, bądź ekspertem w tej dziedzinie, podglądajmy, uczmy się, wspierajmy i tego będziemy oczekiwać w zamian, to samo przyjdzie, ale żeby pamiętać o tym ekspertstwie, ja pamiętam, jak jedna z koleżanek, która powiedzmy sobie w rozwiązłości małżeńskiej żyje, no zdarzyło się świetna, wspaniała para i w którymś momencie doszli do wniosku, że jednak nie jest im po drodze. I kiedyś w rozmowie właśnie powiedziałam, wiesz co, ja teraz rozumiem, dlaczego nam się dzieci drogi rozeszły. Ja troszkę odbierałam też i pewnie vice versa, ale troszkę odbierałam bycie ekspertem w jakiejś dziedzinie, to znaczy często to się sprowadza do tego, że element krytyki wkrada się w nasze życie, prawda? Ja wiem, że konstruktywne podpowiedzi, powiedzenie, że hej, to powinieneś zrobić inaczej, albo pijesz za dużo kawy i moim zdaniem, wiesz, nie jest to najzdrowsze, mam to, że tej cykorii, powiedzmy, chłepczę dosyć sporo, prawda? I gdybym wypił połowę mniej, pewnie też nic by się nie stało. Jeśli mi Ela mówi, wiesz, no, wydaje mi się, że jednak troszkę przesadzasz z tym, mówiąc oczywiście z wnętrza, serca, z życzliwością, to jest okej. Okay. Ale tak jak mówię, bycie ekspertem to jest, powiedzmy sobie, jest ktoś ekspertem, korzystamy z doradztwa, z porad drugiej osoby, ale w którymś momencie to my się specjalizujemy w tej dziedzinie, prawda? Jeśli idziemy do naszego pokoju muzycznego, gościnno-muzycznego i gramy na naszych instrumentach, to powiedzmy Ela jest ekspertem w nutach, ona się zna na nutach, ja wiem, że tak, ty mam, prawda, akordy, wiem jak na gitarze basowej grać, ale to ja w tym momencie jestem ekspertem w dziedzinie gitary basowej. Oczywiście ja wiem, że jest mistrzów na świecie takich, z którym się absolutnie nie zmierzę w gitarze basowej, ale do tego, czego my potrzebujemy, żeby się świetnie bawić, a czasami nawet i publicznie zagrać, to nie jesteśmy absolutnie gotowi, ale to Ela gra na klawiszach, ona nuteczki, prawda, ustalamy wspólnie z kolei, ustalamy, że ona jako ekspert na organach, ja ekspert na gitarze basowej, podłączamy oczywiście to wszystko do nagłośnienia i gramy, zwróć uwagę, ona jest ekspertem w klawiszach, ja jestem ekspertem gitarze basowej i zaczynamy grać i coś się tworzy wspólnego. Ekspert z ekspertem mają wspólny mianownik, czyli piękną, wspaniałą muzykę. No to jest tak z życiem, prawda? Ty jesteś ekspertem w jednej dziedzinie, druga osoba w drugiej dziedzinie i w którymś momencie jest wspólny mianownik,
wspólny kierunek, cel gdzieś się pojawia, efekty są tego niesamowite, prawda? Świat biegnie do przodu. I mimo czasami trudności, które się pojawią, bo będziesz testowany, gwarantuję ci, że będziesz testowany nieraz i jesteś, czasami nie masz świadomości tego, że to jest najzwyklejszy test, który jest na tobie wykonywany, więc nie należy chować głowy w piasek, załamywać się, po prostu trzeba przebrnąć przez to i podpowiedzi przychodzą. I wtedy, kiedy jesteś otwarty na bycie ekspertem, bycie specjalistą, wiesz co, przepraszam, przychodzą do ciebie wiele rozwiązań, myśli. To jest tak, jak ta dzisiaj, nie specjalizuj się w byle czym. Otwieram książeczkę, jest, hej, to jest temat, którym dzisiaj chcę się podzielić, ale również muszę do siebie wziąć do serca, wiesz? Także pamiętaj, bądź ekspertem, daj szansę być drugiej osobie ekspertem w różnych dziedzinach. Znajdźcie wspólny mianownik, czy to w małżeństwie, czy w biznesie, czy w partnerstwie z dziećmi, oczywiście, bo są te same relacje, słuchaj, jak się nauczysz bycia świetnym małżeństwem, z tym bycia ekspertem jednej, drugiej strony, znalezienia wspólnego mianownika, z komunikacją, z dziećmi również, przełoży ci się to na życie, wiesz, i będziesz świetnie funkcjonować w każdej dziedzinie, czy to będą te relacje, prawda, uśmiech, radość, ale również i finanse będą w jakiś sposób poukładane. To, że przerobisz parę gdzieś tam sytuacji, w której raptem kontrahent miał zapłacić, nie zapłacił, no zdarza się. Zdarza się, no, ty też czasami pewnie i ja, żeśmy zapomnieli o jakimś tam przelewie, który powinien być wykonany potem. Przypominamy sobie, o kur, zapiął, słowo przepraszam, wtedy jest jak najbardziej wskazany, prawda? Okej, okay. Mam nadzieję, że to jest takie zrozumiałe i warto nawet ten materiał przesłuchać jeszcze raz, żeby zrozumieć, o czym mówię. Ja z wielką przyjemnością sam go wysłucham, dlatego że często wracam również do swoich materiałów, bo one nie bez powodu są nagrane. Cóż mogę powiedzieć, no, życzę pięknego, cudownego dnia, oczywiście, miesiąca, roku, całego życia, wiesz, i pamiętaj, nie specjalizuj się w byle czym, bądź ekspertem w jakiejś dziedzinie, daj szansę specjalizować się w jakiejś dziedzinie drugiej osobie w twoim życiu, dzieciom, żonie, mężowi, partnerom w biznesie i tyle, no, baw się dobrze. Szymon Spolankiewicz do ciebie mówił. Do miłego.